miejscu. Nazywam się Piotr Milner-Jackowski, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i zarazem oddziału warszawskiego tegoż stowarzyszenia. Mam zaszczyt powitać na ostatniej już tegorocznej wiesiadzie literackiej, która zawsze ma niezmiennie tę samą formułę. Rozmawiamy z trzema gośćmi, przedstawiamy wiersze jednego wybranego poety i Piotr Wojciechowski czyta swój kolejny, no, ale nowy felieton i na zakończenie rekomendujemy książki, które nam się podobają. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od spotkania Anny Janyskiej, albo Janyski. Sama nie wiesz. Z którą o jej nowej książce, która jest zaklinać wreszcie. No to trzeba było mi to powiedzieć. Mówiłeś, że to jest starsza. Przepraszam, nie wiedziałem, że panie zmieniły program. I co się nie dziwię, ja nigdy do kuchni nie zaglądam i zawsze to się tak kończy. Chodzi o to, że z Pawłem Duninem Wąsowiczem ma rozmawiać Małgorzata Karolina Piekarska, a z Anną Janyską i to dalej będzie, tak? Jeszcze Grzegorz Walczak będzie rozmawiał ze mną, albo raczej ja z Grzegorzem Walczakiem. Na początek Małgorzata Karolina Piekarska przedstawi wiersz naszego przyjaciela, choć nie należącego do stowarzyszenia, ale wspaniałego poety Bogdana Lebla pod tytułem Fikcja. Proszę Państwa, ja mam zwyczaj, że otwieram na chybił trafił. Otworzyło mi się na dwóch, budowniczy ruin i fikcja. Uznaliśmy, że życie jest bardziej zawsze fikcją, więc fikcja. Wróciwszy dziś do domu, nie zastałem domu. Sąsiednie domy trwały na swych stałych miejscach. Mój dom w ziemi utonął, w niebo został wzięty. Nie było jednak dołu ani placu po nim. Pukałem do sąsiadów, ale nikt mnie nie znał. Pytałem o rodzinę, nikt ich nie pamiętał. Domy na mojej ulicy trwały w zwartym szyku. Nie było wśród nich miejsca dla mojego domu. Usiadłem na chodniku w miejscu mego progu, wyjąłem chleb i rybę zdobytą dla domu. Żona i syn podeszli, ale poszli dalej i pojąłem, że jestem tworem własnej fikcji. To Bogdan Lebl z tomiku Kwiaty rzeźne wydawnictwa literackiego. A ja zapraszam Pawła Duni-Wąsowicza na rozmowę dotyczącą książki Dzika biblioteka. Myślę, że będziemy mieli się z tego pośmiać. No, ja na to liczę. Myślę, że będziemy mieli się z czegoś pośmiać, ponieważ rzadko się zdarza, że rozmowy takie publiczne prowadzą osoby znające się od pierwszej klasy podstawówki. My z tutaj obecną autorką powieści, autorką książek literatury faktu również znamy się od pierwszej klasy podstawówki, kiedy to chodziliśmy do klasy pani Krystosik w szkole podstawowej numer 92 imienia Ernesto Che Guevary. I obydwoje żeśmy tej pani nie lubili. Wiesz co, ja tam... A Che Guevarę? Che Guevara nam troszkę zwisał, myślę. Ale mieliśmy hymn, bardzo ciekawy hymn, który napisały nasze starsze koleżanki. I miał refren. Tak jak Guevara przewodzi nam wzór odwagi i wzór męstwa w walce o swój kraj. Proszę, tutaj świetną pamięć. Tylko proszę zauważyć, że Guevara urodził się w Argentynie, walczył na Kubie, a zginął w Boliwii. Więc o który kraj chodzi, to ja już naprawdę nie wiem. Dobrze, ale przejdźmy do książki, ponieważ proszę Państwa, Dzika biblioteka, którą oczywiście można tutaj kupić, ja gorąco polecam. To jest, ja to nazywam erudycyjna książka o wszystkim i o niczym. Trudno to sklasyfikować. Można powiedzieć, że jest to autobiografia literacka, a ja bym powiedziała, że jest to opowieść o tym, co autor czytał, czego nie przeczytał, co ma w swoim księgozbiorze, czego już nie ma, bo pożyczył i do niego nie wróciło.
Jest to po prostu, krótko mówiąc, o wszystkim i o niczym. Jest to mnóstwo też anegdot. Nawet ja się tutaj znajduję jako właścicielka Ex Librisu z nocnikiem, którego po latach się dowiedziałam, że Paweł mi zazdrościł, bo sam miał tylko pieczątkę. Ale spokojnie, Paweł, ja już wiem, że twoim marzeniem jest Ex Libris i nie ma problemu, będę pracować nad tym, byś stosowny otrzymał w swoim czasie. No, ponieważ to jest taka książka, która jest podzielona z jednej strony na rozdziały tematyczne, z drugiej strony ona jest jednak mimo wszystko trochę chronologiczna, to powiedz mi, obydwoje wywodzimy się z takich domów, gdzie właściwie czytamy od zawsze. Pierwsza, najważniejsza książka w życiu to jaka była? Joachim Liss. To jest taki skandynawski kryminał. Detektyw był lisem. Pracował w lesie. A powiedz mi, książka, którą żałujesz, że przeczytałeś, jest taka? Oj, bardzo dużo jest takich książek. Nie, strasznie śmieszne do Państwa tak mówić, bo po prostu ja bym się wolał pożartować troszeczkę w tej sytuacji. I na przykład może byśmy pomyśleli o tym, że ta książka zawiera trzy utwory rymowane. To może przez ten czas, co Paweł sobie poradzi, nie będzie odbierał i wyciszy telefon, to ja powiem tak, że tutaj są rozdziały, gdzie jest mowa o duninach zmyślonych, czyli o różnych duninach, które są w literaturze. Są też oczywiście duniny prawdziwe i zmyślone w tej literaturze. A Piotr Wojciechowski, ty obecny, też nawymyślał duninów. No, ważne, że nie nawymyślał duninowi. Natomiast jest też rozdział, który mnie fascynuje, rozdział o Robinsonach. Co jest fascynującego w Robinsonach? Czemu na przykład nie wybrałeś Gulliverów? Gullivery to też jest spory dorobek w literaturze polskiej, różne wariacje na temat Gullivera. Nie mam pojęcia, po prostu w antykwariatach zdarzały się Robinsony. Natomiast rzeczywiście jest to dosyć zabawne, jeżeli się znajduje różne adaptacje tych Robinsonów, po latach wydawane, i jeden wyrusza z Marsylii, drugi wyrusza z Hamburga, trzeci wyrusza z Hall i po prostu nie wiadomo, znaczy to jest taka apokryficzna po prostu rzecz. Myślę, że prawdopodobnie ja wierzę, że jakiś polski literaturoznawca napisał już też jakąś pracę na temat Robinsonów, która po prostu jej nie zna. Ale rzeczywiście, no, jak bywa w antykwariatach i znajduję te różne dziwne adaptacje i no to mam pewną zabawę z tego, że je znajduję. Poza tym to jest jeszcze kwestia ilustracji. To jest coś takiego, że kiedyś, znaczy w ostatnich latach to samo też robiono, że drukowano polskie teksty do obrazków opracowanych gdzieś indziej, by to było taniej. Ale 100 lat temu i więcej też tak się działo. To znaczy kupowano prawdopodobnie te obrazki w arkuszach i wklejano, ale też jak czytałem, wspomniałem, już nie pamiętam, czy Artsta, czy Gebetnera, bo po prostu tych paru wydawców, chyba Artsta to były wspomnienia któregoś. I jeszcze muszę powiedzieć, że nie wiem którego Artsta, bo co najmniej dwóch Artstów napisało wspomnienia, że jak wydawali książki dla dzieci, to oni nawet całe drukowali za granicą, gdzieś w Niemczech czy Austrii, ponieważ mieli doświadczenia takie, że obrazki źle znosiły transport, same obrazki, takie do wklejania. Tutaj na przykład no, nie mam takiego doświadczenia z tymi obrazkami, bo mam doświadczenie z tym, że te same obrazki drukowane przed pierwszą wojną, moim zdaniem jeszcze, w latach 30. nadal były wklejane w książkach, które były w Polsce wydawane Robinsona. Ale ja wolałbym Państwa troszkę rozbawić i chciałbym poinformować, że dzieło Dzika Biblioteka, które powstało zainicjowane przez prezesa Wiesława Okańskiego z wydawnictwa Iskry, a nie Iskry Boże, bo ja prowadzę takie wydawnictwo Lampa Iskra Boże, tylko w tej chwili jest troszkę takie bardziej uziemione to wydawnictwo, to znaczy jest mało aktywne.
W tej książce cytuję trzy wiersze, których jestem współautorem. I teraz możemy rzucić monetą, która miałaby trzy strony. Olga, Leszkę i Brzeg. No tu, o, właśnie. No ja otworzyłam, bo ja, że tak powiem, proszę Państwa, z powodu tej książki mało nie zostałam wyrzucona z pociągu. Bo bardzo się rechotało i ludzie byli zgorszeni. Proszę bardzo. Jest to twórczość bardzo niepoważna i jest na przykład wiersz napisany przeze mnie i Dorotę Masłowską, której pierwszą książkę wydałem i dzięki temu sukcesowi mogłem potem przez 10 lat wydawać miesięcznik pod nazwą Lampa. A teraz tak się lubimy, chociaż nie jestem jej wydawcą. I to jest na przykład taki pastisz. No, jest to pastisz. Żółte liście na chodnikach zaległy, zimny listopad, a październik był ciepły. Noc ciemna zaczyna się wcześnie, nic dobrego w ogóle się nie śni. To jesień rozwarła ramiona, nie wypuści cię z nich, póki nie skonasz. To jesień rozwarła swe szczęki, nie pomoże witania do świętej panienki i zgniłe liście rynsztokiem wędrują, wprost do ścieków, tam kostucha zrują, kocie truchła w wilgotnych piwnicach, taka jesień szatana zachwyca. To jesień zacisnęła swe żuchwy, małe trupy na dobre już spuchły. To jesień grasuje po parkach, lepiej będzie dla ciebie, byś zmarła. Czarne liście, to już zima przyszła, krwawa rana na dobre ci przyschła. Ból i rozpacz, więc suche trupiątko już dotyka cię swą czarną rączką. No, proszę Państwa, to jest okropne po prostu. Ale jest to stylizacja po prostu na coś bardzo złego i mam nadzieję, że zrobiło to odpowiedni efekt. Znaczy ja w takim razie pozwolę sobie zacytować z pamięci twój wiersz, którego tutaj nie ma, który powstał w drugiej klasie liceum i jest to naszym panu od fizyki. Pan od fizyki nie mówił R, tylko mówił L, co oczywiście u dorastającej młodzieży budziło wielką radość, dlatego że była oczywiście pała nasycona, pała nienasycona. Utęć wpływa do łuki i się tworzy próżnia. I Paweł stworzył taki wiersz o panu profesorze. Wiersz brzmiał: pan profesor Siebeneichen wziął do łęki jakąś wajchę, potem złobił doświadczenie i wykazał, że mylenie. Pan profesor Siebeneichen włosy swe ustawia białkiem, ma poza tym wąskie spodnie, w których bardzo mu wygodnie. Ja po latach spotkałam się z panem profesorem na kawie. Powiedziałam mu ten wierszyk, był zachwycony i powiedział, że bardzo żałuje, że nie znam go wcześniej. Że usłyszał go dopiero wtedy, kiedy został już pracownikiem MSZ-u. To był bardzo łaskawy fizyk. Człowiek młody, który troszeczkę był w odróżnieniu na przykład łacinnika, którzy obaj po prostu już wiedzieli, że zna z nas nie będzie. I nasz łacinnik, pan Irek i pan Piotr, nasz tak. Fizyk, po prostu wiedzieli, że nic się z nas nie da zrobić. Że nie będziemy ani łacinnikami, ani fizykami. Tylko łacinnik zdecydowanie był bardziej na czasie z modą. Tak, a pan... Natomiast nasz fizyk nie był na czasie z modą specjalnie. Dobrze, ale wróćmy do książki. Paweł, bo powiedziałeś... Chodziło o złe książki. Powiedziałeś mi kiedyś, że dobre książki to są w każdej bibliotece, w porządnym domu, a złe książki to przeważnie człowiek wyrzuca. Trudno mi się z tobą nie zgodzić, ponieważ rzeczywiście coś w tym jest, a rzeczywiście być może złe książki żal wyrzucać, bo jak wszyscy je wyrzucą, to ich w ogóle nie będzie, a musi być jakieś świadectwo, że zła literatura też jest wydawana i że jest w jakiejś kontrze do dobrej. Co twoim zdaniem jest takiego fascynującego w złych książkach? To, że ich nie czytałaś, to znaczy, że w ogóle... No... Znaczy, jakby to powiedzieć... Znaczy nie, ja czasami niestety też czytałam złe książki, no i nawet to znaczy, obecnie wydawane. Znaczy w ogóle strasznie trudno zakwalifikować, coś jest na pewno złą książką czy dobrą. Być może weryfikuje to też sprawdzian antykwaryczny. Dobre książki, jeżeli nie są to pierwsze wydania Witkacego, Gombrowicza i Schulza, to zwykle są tanie w antykwariatach, a złe są właśnie droższe. Ponieważ tych dobrych książek było tak dużo, że nie ma potrzeby, żeby ludzie je kupowali. Jakbyś pożyczyła Żeromskiego, Sienkiewicza, Reymonta, to w antykwariatach one, te wydania ich książek wcale nie są poszukiwane. Były te książki tyle razy wydawane, że nie wzbudzają pożądania bibliofilskiego. Natomiast szczególnie
rzadkie kryminały, rzadka fantastyka, z rzadkimi romansami gorzej, to zależy też troszeczkę od okładek, jakie te książki mają. No one wzbudzają, ponieważ bibliofil to jest ktoś, kto nie czyta książki, tylko chce je mieć. I chce mieć taką książkę, jakiej inni ludzie nie mają. Więc na przykład tutaj otworzyłaś... specjalnie na tym Gorchomie słynnym. No bo powiedzmy, jakimś takim przykładem literatury niedobrej może być twórczość pisarska Stanisława Dobiasza. On jako pamiętnikarz był mniej więcej zbieżny ze Stanisławem Grzesiukiem, czyli też pisał z dołów. No Grzesiuk był bardziej z Sielc, z Czerniakowa, Dobiasz był bardziej z Powiśla, tutaj z Dobrej, powiedzmy, okolic. Dobra, Browarna, Bednarska, takie okolice. Ale ten, odróżnienie od Grzesiuka, który się realizował jako twórca anonimowych zwykle balet podwórzowych, Stanisław Dobiasz realizował się również jako autor zarówno obrazów, płaskorzeźb malowanych, ale również autor powieści. I rzeczywiście jego powieści to jest przykład czegoś, co jest bardzo niedobre. Ja może przeczytam tu fragment. Adekwatnie jest wreszcie tytuł powieści Cienkiej Książeczki, której egzemplarze przepadają mi systematycznie. Gorchom, czyli goryl profesora Belmondo z 1988 roku. Jest to opowieść o inżynierze Jerzym Porado, który wybrał się do cyrku. Występował w nim goryl Koko, jednak skutkiem nieszczęsnego splotu okoliczności wyrżnął cielskiem centralnie w inżyniera, miażdżąc go dokumentnie. Tu jednak objawił się genialny profesor Belmondo, który wraz ze swoją piękną asystentką Martą porwał ciała, by przewieźć je do swojej pracowni. Tamże przeszczepił mózg inżyniera do ciała goryla, co zaowocowało powstaniem bohatera tytułowego. Czytałem kiedyś ze znajomymi Gorchoma na głos, płakaliśmy ze śmiechu i tarzaliśmy się po podłodze. Dobiasz używał najbardziej wyświechtanych wyrażeń, zgadywaliśmy bezbłędnie najbardziej pospolite i oczywiste przymiotniki. Cierpienia mózgu inżynierskiego uwięzionego w ciele małpy opisywane były w sposób wywołujący wbrew intencjom autorskim wręcz przeciwne odczucia niż empatia. Tomik zawiera oprócz zasadniczego tekstu książki wykład profesora Sulimy wywodzącego Gorchoma z przedwojennej powieści zeszytowej, na której wychował się jego autor. Ja podejrzewałbym także o kontakt ze skradzionymi głowami Junkiewicza, bodaj z 1957 roku. Gorchom, którego nakład był spory, występuje na Allegro w cenie mniejszej niż koszt przesyłki. Uważam to za przesadę, odkupię go sobie, jak trafił u bukinistów. Ja oczywiście zachęcona tym, kupiłam Gorchoma za 2 zł plus 7,50 przesyłka, czyli razem 9,50. Jeszcze nie przeczytałam, ponieważ ciągle nie zapominam zabrać samochodu. Nie, mój syn zaczął to czytać po drodze i tak się spłakał, bo otworzył na chybił, trafił, zaczął czytać jedno zdanie i po prostu dostał tam czkawki. A ja teraz przeczytałam ten fragment nie śmiejąc się, ale jak go czytałam po raz pierwszy w pociągu, dostałam strasznego ataku śmiechu, bo ja niestety znam Pawła, jak Paweł czyta i jak się tarza, dlatego że w szkole podstawowej bardzo często byliśmy w bibliotece szkolnej, ja siedziałam, a Paweł przeważnie leżał na podłodze. Przesadzasz, tak się nie działo. No tak się działo, też jak zawsze leżał, proszę Państwa, naprawdę leżał obłożony tytusami, naprawdę, ale wszystkie znał. A powiedz mi, Paweł, bo tak, jest tutaj wspaniały rozdział, który mnie zafascynował absolutnie. Jest to rozdział, który nosi tytuł, przepraszam, muszę znaleźć, Maciusiowe dary. Ponieważ jest to cały rozdział taki troszeczkę, powiedziałabym, anegdotyczny, o twojej przyjaźni z Maćkiem Sieńczykiem, ale też o tym, czym wy się tam wymieniacie, co wy w ogóle robicie, jak się spotyka dwóch książkomaniaków i dwóch bibliofili. Pijemy wino i zagryzamy serem. No, ale też rozmawiacie o literaturze. No i czasem, wiesz, no czasem, znaczy uprawiamy śródziemnomorski model kultury. Pijemy wino, zagryzamy serem i wymieniamy się na książki. Ja od niego wyłudzam, a on ode mnie, więc po prostu naprawdę, no to jest możliwe, no to jest możliwe, naprawdę. Jak on dzieciątka swego nie wyprowadza na spacer, to po prostu to czasem znajduje i dla kolegi czas. No, jest też jeszcze rozdział Pożyczone, nieoddane i to jest rozdział, który wprawił mnie w bardzo poważne
Znaczy wywołał mnie bardzo duże wyrzuty sumienia, ponieważ jestem winna ci parę książek, które pożyczyłam, do tej pory nie oddałam. Publicznie mówię, że... A ja tobie nie oddałem, jeszcze raz ci nie oddałem. No. Przemian Henry'ego Matthewsa. A, rzeczywiście. Mam twoje przemiany Henry'ego Matthewsa. A ja mam twoje pozwolenie na przywóz lwa nienackiego i... I chyba Hrabala, jak do pięknej Julce mam twoją. To też możliwe, bo ja Hrabala miałam chyba całego. No, ale powiedziałeś, że dobra literatura powinna być w każdym domu, więc jakby Hrabal jest do dostania. Mówiłem coś takiego. No. Nie, w tym momencie jest to formuła, prawda, gawędy, w której uczestniczymy. Staramy się Państwa rozbawić. Tak, aczkolwiek Paweł się wypiera leżenia na podłodze w bibliotece. Naprawdę leżą, naprawdę. Może u ciebie leżały w bibliotece? No, to w szkolnej oczywiście. Co innego? To oczywiście przy regale z tym, z komiksami. Jest tutaj sporo też właśnie o komiksach, ponieważ komiks to jest coś, co gdzieś tam wywodzimy się z pokolenia, które się tym komiksem trochę fascynowało. No tak, ja chyba się nawet bardziej nauczyłem czytać na komiksach niż na książkach. To nie jest to w tym momencie może dla mnie najważniejsze, ale trochę tych komiksów mam. Te komiksy akurat właśnie Maciusia Zieńczyka wydawałem w swoim czasie. Jesteś bohaterem też w jestem, komiksach. Jestem w paru komiksach też narysowany, zdarzyło mi się. No to strasznie trudno myśleć, że komiks czy powieść graficzna, jak to nazwiemy, jest czymś gorszym od literatury, której wszystko trzeba sobie wyobrazić. Są dobre komiksy i są złe komiksy. Są dobre powieści i są złe powieści. Dobry komiks pewnie jest lepszy od złej powieści, a dobra powieść jest lepsza od złego komiksu. I tutaj po prostu myślę, że naprawdę nie można uważać, że jeżeli coś jest jakoś narysowane, to znaczy, że jest gorsze od tego, co ktoś napisał. Są dobrzy pisarze i są tacy, którzy po prostu są niedobrzy. No. Są dobrzy rysownicy, którzy umieją też powiązać narrację obrazkową z narracją tekstową, a są tacy, którzy są niedobrzy. No. I są schematyczni, są nieciekawi. Myśmy się akurat wychowali na złych komiksach, oprócz Tytusa, Romka i Atomka, który Pociąg Miel po prostu był w tym momencie w najlepszej formie, kiedy byśmy byli. Znaczy, ale... kiedy byśmy mieli, wiesz, 7, 10, 12 lat. Potem, ale wcześniej Charlotte i potem... Paweł ja bardzo lubiłam. Charlotte Paweł uważam, że to nie jest zły komiks. Jej Kubuś Piekielny. A nie, to ja w ogóle tego nie śledziłem. A Kubuś Piekielny, PRL-owski bohater, który się sprowadza do mieszkania, gdzie oczywiście wszystko wypada, dziura w ścianie, drzwi na wylot, krany. Zupełnie jak w filmie Nie ma róży bez ognia. To Kubuś Piekielny akurat uważałam, że to był bardzo fajny komiks. I całkiem taki Bareja polskiego komiksu, no to tak bym powiedziała. A powiedz mi, Paweł, bo tutaj jest też taki rozdział o antysemitnikach. Antysemitnik to jest w ogóle szmonces. To jest naśladowanie po prostu tego języka polskiego w wykonaniu Żydów. No jest to dosyć... Natomiast tymi antysemitnikami ja nazywałem w tym momencie książki, powieści antysemickie. No cóż, co ja poradzę na to, że akurat jestem z rodziny... Odznaczonej Yad Vashem. To znaczy tak, że babcia i ojciec i dziadek i oni po prostu wszyscy uczestniczyli w pomocy Żydom i po prostu dla mnie te wszystkie... głupoty na temat tego, jacy Żydzi są straszną mafią antypolską, są po prostu dla mnie genetycznie niedobre. No, genetycznie nie dlatego, że miałbym jakieś żydowskie pochodzenie, tylko właśnie dlatego, że jestem z takiej rodziny Szabes Gojów, tak zwanych. No tak. Ja o sobie mówię, że jestem Żydem honoris causa, więc jakby... No to muszą ci Żydzi najpierw przyznać, tak, wiesz?
Ale przepraszam bardzo, ale niektóre rzeczy ludzie przyznają sobie sami, więc ja też mam prawo sobie coś sama przyznać. No, nie, no po prostu zdenerwowały mnie takie powieści i nie mówię, że znajduję jakąś specjalną przyjemność w wynajdywaniu i przedwojennych, i współczesnych powieści antysemickich, ale myślę, że ktoś to powinien znajdywać i ale jest to ciekawe, że w ogóle ktoś się czymś takim zajmuje, jest że ktoś ma takie w ogóle pomysły. Jest to ciekawe po prostu, no. Tak, no Moszkopolis, czy które żeś tu wspominał? Nie, Moszkopolis to już tyle osób o tym pisało, że ja nie musiałem, ale powiedzmy poznajdowałem przez ostatnie 10 lat parę takich rzeczy. Jest to ciekawe i myślę, że to będzie w książce o fantastyce, którą mam nadzieję, że w końcu opublikuję. Dużo się pozmieniało po prostu po opublikowaniu ostatnio biografii Lema przez Wojciecha Orlińskiego, to znaczy cały ten wątek Żydów i Holokaustu w polskiej fantastyce i właściwie wszystko, co wcześniej przez pół roku zebrałem, to muszę przepisać pod kątem tego, co ogłosił Orliński w biografii Lema. Paweł, ponieważ musimy kończyć, więc powiedz mi i ostatnia rzecz, bo to z reguły, jak się pisze taką książkę, która jest troszkę autobiograficzna i jest właściwie, można powiedzieć, że książką prawdziwą, czyli nic tu nie jest zmyślone, to po oddaniu jej do druku przychodzi nagle do głowy, że zapomniałem o tym i o tym napisać. To powiedz mi, o czym zapomniałeś? Czego w niej nie ma, a teraz jakbyś jeszcze mógł poprawić? Nie pamiętam. No nie, no tutaj siedzi naprzeciwko redaktora tej książki, więc może na przykład mogłaby pani Kasia, czyli od dzisiaj Kasia, byśmy przeszli na ty dzisiaj, powiedzieć na przykład, czego ona by chciała tam dowiedzieć się z tej książki, a się nie dowiedziała. Ja się dowiedziałam wszystkiego, czego chciałam. Oj. A moim zdaniem zabrakło Smolcewa, dlatego że jest Paweł Kowo i VGH, czyli to są państwa zmyślone Pawła i Grzesia Chlebowicza, które się bawili w dzieciństwie, ale wraz z nimi bawił się też Tomek S., tutaj wspomniany Tomek S., który miał swoje państwo Smolcewo. Ja rozumiem, że z powodu obecnej historii Tomka nie znalazło się to tutaj. No, myślę, że nie muszę pisać o tym, że nasz kolega po prostu popadł w permanentne problemy z prawem i nie jest to nasz jedyny kolega. No tak, to nie jest takie problemy. Problemy popadły. I takie sprawy się tak, ale myślę, ukrywa za inicjałami i tak. Pisze się nie więcej, ile można by było sobie. Ale o jego państwie jest mało powiedziane. Zidentyfikować. No dobrze, no ale jakby właśnie tutaj w tym momencie wymienił nazwę państwa, to może ktoś by zaczął myśleć, że można zidentyfikować Tomka i po prostu. No. Ja ostatnio czytałem na przykład biografię Sendlerowej napisaną przez Annę Bikont i okazuje się, że na przykład tam jest dużo rzeczy, które na przykład Elżbieta Ficowska nie chciałaby, żeby było napisane. I no to jest strasznie delikatna rzecz, ile można pisać o ludziach, na ile żyjących, na ile świadomych, a jeżeli nie żyjących, to w jakiej odległości od śmierci tych ludzi, od tego, czy żyją ich bliscy, czy nie żyją. Więc myślę, że starałem się w tej gawędzie bibliotecznej, bo myślę, że taka jest jakaś kategoria literacka, książki o dobrych książkach, o złych książkach, tej całej dzikiej bibliotece, no starałem się, jak ktoś naprawdę bardzo nie chciał mi się nasunąć źle, to pod ogień krytyczny pióra, to starałem się jednak tutaj pisać o ludziach dobrze, no, a nie pisać tych złych rzeczy. No nie, ale to może to mój błąd był. No. Państwo akurat było fajne. Zabawa w państwo była jedną z fajniejszych. No oprócz tego, że ta zabawa w państwa niestety spowodowała wybuch mojej histerii w szóstej klasie i przeniesienie mnie karnie. Najpierw mnie, nie wiem czy pamiętasz, na dwa
tygodnie zakazano chodzić do szkoły, ponieważ historyzowałem i obraziłem naszą wychowawczynię, a potem na dwa następne tygodnie przeniesiono mnie karnie do równoległej klasy, gdzie się na przykład bardzo źle czułem. No ale spokojnie, Paweł, ja też histeryzowałam i ciągle grożono nam, że zostaniemy małżeństwem, także myślę, że na szczęście nie my. Tak się nie stało, ale zapewne skończymy we wspólnym domu starców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ciekawe spotkanie. Zachęcające do zajrzenia do książki przede wszystkim. Można, o ile mi wiadomo, ją nabyć. Teraz chciałbym poprosić panią Katarzynę Wójcik, redaktorkę książki Pawła Dunina Wąsowicza, o to, żeby po pierwsze, żeby przeczytała wiersz Bogdana Lepla, który wybrała, a po drugie, żeby porozmawiała ze swoim gościem. Wiersz ma tytuł Pocztówka siódma. Nie sposób całkiem odejść. Będę jeszcze żył przez jakiś czas w rachunkach, w blednących papierach, cienkich plan. Nie wywabiej z nich i tak surowo osądzi mnie, jak zawsze ojca osądzi syn. I zapraszam mojego gościa, panią Annę Janyską. Dobrze. Nie słyszę. Dobrze, proszę.